Szczęść Boże w drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę miłosierdzia. Czego potrzebuje człowiek, który jest pełen obaw, ale docierają do niego informacje, że wszystko ułożyło się dobrze? Przede wszystkim upewnienia, potwierdzenia. Gdy Jezus zjawia się w Wieczerniku, mówi: pokój wam, bo wie, że tym słowem uspokoi swoich uczniów. Choć sama jego obecność zapewne wzbudziła zamieszanie wśród nich. Ukazuje się żywy, pozdrawia ich i daje im wielki dar odpuszczania grzechów. Kościół ten młody, który rodził się w Wieczerniku, i ten aktualny, którym żyjemy, właśnie w darze odpuszczania grzechów widzi żywego Chrystusa. Iluż ludzi po odpuszczeniu grzechów jakby zmartwychwstało do nowego życia. Jakby narodzili się na nowo, lżejsi i czyści. To jest niebywały dar. Przy nim nie jest potrzebne cielesne zjednoczenie się z Jezusem, jakiego pragnął Tomasz, który chciał sprawdzić jego rany. Ale te rany jeszcze bardziej uwidoczniły, że Jezus nie jest duchem, nie jest wizją stęsknionych apostołów, którzy wyobrażają sobie Jezusa. Zobaczmy, że gdy Jezus się pojawia, to jego wejście jest konkretne. Drzwi zamknięte, pozdrowienie i zlecenie misji. Na jeden szok po śmierci potrzebny jest inny szok na dowód życia. On przychodzi i mówi im, że właśnie mają pokój. Dookoła nich rozgrywają się trudne sceny. Pewnie ludzie na nich jakoś tam nastają. Chcą ich pojmać. Dookoła ciebie może panować sztorm. Ale jeśli odnajdziesz pokój w zmartwychwstaniu, to będziesz mógł spać tak jak Jezus pewnej nocy na jeziorze. Zastanawiałeś się kiedyś, bracie, siostro, dlaczego rany po zmartwychwstaniu pozostały na ciele Jezusa? Dlaczego w uwielbionym ciele zostały ślady śmierci? Bo że było to ciało inne, to wiadomo, bo ani Maria Magdalena, ani uczniowie z Emaus nie rozpoznali Jezusa. To dziś słyszymy, że te rany są, bo jest to jego, jakby powiedzieć, specjalność. Jezus był sobą. Jako człowiek w pełni odkrył, kim naprawdę jest i jaka jest jego misja. I zrealizował ją najlepiej jak można. O tym, kim jest, możemy przeczytać u Izajasza. W jego ranach jest nasze zdrowie. W psalmach. Przebodli ręce i nogi moje. Tak więc te rany były wpisane w jego posłanie. Bez nich Jezus nie byłby w pełni sobą, bo nie zrealizowałby swojej misji. Dlatego nie mogły zniknąć nawet podczas powstania zmartwych. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki, czytamy w Apokalipsie. Przeszedł przez śmierć nie jak przez nieszczęście, ale w taki sposób, że ma teraz nad nią władzę. Jestem żyjący i mam klucze śmierci i otchłani. Prorok z Apokalipsy, stający przed Panem, pada jakby martwy, lecz Pan, wyciągając prawą rękę, przywraca go do życia. To taki sam znak, jaki Jezus uczynił wobec uczniów w Wieczerniku. Przyszedł do umarłych ze strachu, lecz swą obecnością przywrócił im życie, do odważnego głoszenia Ewangelii. Bardzo dobrze ukazują to dzieje apostolskie, które opisują działania apostołów. Ludzie odzyskiwali zdrowie. Liczba wierzących powiększała się. Ludzie ich chwalili. Same sukcesy. Sam cień przechodzącego Piotra wystarczył, żeby działy się wielkie rzeczy. To dowodzi, że Jezus w Wieczerniku udzielił im bardzo potężnych darów, które my wykorzystujemy do dnia dzisiejszego. Nie wyczerpują się. Bo takie jest miłosierdzie. Mówimy w konfesjonale: wysławiajmy Pana, bo jest dobry, a Jego miłosierdzie na wieki. Jest to źródło, które nie wysycha. Jest to źródło, z którego powinniśmy czerpać, by żyć. A jeśli nie możesz z niego skorzystać, bo coś stoi na przeszkodzie, nie trać nadziei. Kiedyś przyjdzie czas, że przeszkoda ustąpi. Ale na pewno przyjdzie czas, że wierząc i czyniąc dobro, Bóg na to dobro spojrzy i powie: wejdź do radości swego Pana. Jezus naprawdę powstał z martwych. Nie ma wiary w Chrystusa, jeśli nie ma w nas wiary w Jego zmartwychwstanie. Trudno tam nam jest opisać i wytłumaczyć ludzkimi słowami. Dlatego wiara jest podstawą poznania Jego nauki oraz tego, kim On był i jest tu i teraz dla mnie. Usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem, aniżeli stworzenie nieba i ziemi, ponieważ niebo i ziemia przeminą, a zbawienie i sprawiedliwość wybranych, czyli tych, których wybrał, będą trwać wiecznie. Tak nam
napisał święty Augustyn. Z tą myślą żegnam się z wami. Szczęść Boże.